Mam, Sebastian, propozycję dla ciebie, bo my to sobie w sumie możemy tak się połączyć, bo tak często mi widzowie to zarzucają, w sumie mają rację. Możemy się połączyć i pogadać tak o naszych sprawach prywatnie, ale mam taką propozycję. Taki deal. Wiem, że nie robisz bitew, ale będziesz miał przystać na to, dlatego że 5 minut spędzimy ze sobą przy rozmowie, 2,5 minuty dla mnie i 2,5 minuty dla ciebie. A Dobrze. więc zaczniemy od 2,5 minuty moje, to znaczy moich widzów. A więc moi widzowie zadają ci pytania i ty odpowiadasz zwięźle na temat, ok? Jestem gotowy. Ok, moi drodzy, więc zadajemy pytania, to jest czas i oczywiście gość specjalny. W strefie dialogu Ale cicho, coś się zrobiło. Czas na gościa specjalnego. Zapraszamy serdecznie. O, to ten tutaj gość, nie wiem, czy ja dobrze pokazuję. Jak pokazuję tu, to pokazuję na ciebie, czy nie? Tak, nie, dobrze, dobrze. Tu. Dobrze. Tak. Tak tu? Tak, tu. A mam odwrót. Dobrze, moi drodzy, pytania. Pytania do... skąd jest ksiądz Sebastian? Pochodzę z Częstochowy, pracuję w Zawierciu. Dobra. Szybko, szybko! Pozdro dla księdza Sebastiana, dobry gość. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam również. Dobry Hania, nie? A to jest moja taka... Ona była często mnie na live'ach. Hania jest bardzo fajną dziewczyną, bo lubi pogadać takie kontrowersyjne tematy. Dobrze, moi drodzy, szybko, szybko wykorzystajmy ten czas, póki jeszcze... A księża to chyba w podobnym wieku, no to prawda. Tak. Ile ma ksiądz lat, Sebastian? Wrzuciłem na ten temat TikToka na Q&A, zapraszam do siebie na profil, tam jest odpowiedź. Nagrana Tak, na pewno. zapraszam. Niedługo, niedługo dopiszemy zwrotki. Tak. Czy wiara w sny jest grzechem? Czy wiara w sny jest grzechem? W sensie, no, to, że sny są, no to nie trzeba w to wierzyć, bo to się po prostu wie, jeśli się ma pamięć dobrą do snów. Natomiast, że się je wyznaje jako proroctwo i tak dalej, no wydaje mi się, że nie do końca jest to grzech, natomiast trzeba być do tego powściągliwym, bo sny to jest głównie w dużej mierze jakiś wymysł naszego mózgu po prostu. Mówił. Kiedy będzie kleryk Mateusz? Nie wiem, gdzie on jest. Mateusz! Zobaczy, może przyjdzie. Nie wiem, gdzie jest. Poznałam się z księdzem Sebastianem, ale może mnie nie pamiętać, napisała Hania. Pozdrawiam w takim Hanie serdecznie razie. Dlaczego księdza są egzorcystą, a magia jest zakazana? Ja nie jestem egzorcystą, nie wiem jak ksiądz Sebastian. Ja też nie jestem. W naszej decyzji jest trzech. Ale możesz odpowiedzieć na to drugie, dlaczego magia jest zakazana? Magia zakazana, ponieważ magia, kiedy mówimy o takiej magii prawdziwej, w sensie takiej, która działa, nie chodzi mi o jakiegoś Harry'ego Pottera, no to nie czerpię to z mocy Pana Boga, nie czerpię to z naszej, bo nie mam takiej mocy, więc to ze złych mocy. Okej, okay, a tu w tym kontekście przypomnij, żebym coś powiedział jeszcze, bo tutaj mi się lampka zapaliła. Co ksiądz myśli o modlitwie pompejańskiej? Polecam. Raz miałem fajne doświadczenie, też taki o siebie trochę w tej modlitwie. Czy po ślubie cywilnym para jest uznawana również w kościele jako małżeństwo? Nie, ślub cywilny nie jest uznawany jako małżeństwo. Ile ksiądz miał dziewczyn? Tak na poważnie to jedno. Nie liczę tam tych takich. Czy ksiądz lubi murciks? Znam, ale nie jestem fanem. Kto to jest? To taka influencerka. Okej. Okay. Co ksiądz myśli o osobach, które codziennie modlą się do Boga, ale nie chodzą do kościoła? Że brakuje im źródła życia, którym jest w kościele. Jak można rozpoznać słowo Boga od podszywającego się pod niego szatana? Być w stanie łaski uświęcającej, modlić się przy niekomu świętą, spowiadać się, mieć pomoc jakiegoś kierownika. Minął już czas. Okej, okay, ale to już jest tyle pytań, musimy to wykorzystać, bo moi widzowie muszą poznać księdza Sebastiana bardziej, chociaż znają w większości. Co myślicie o horoskopach? Mam dużo zodiakar w szkole, w której pracuję, no i no, nie słucham tego. Czy będąc w niebie wciąż tworzymy rodziny? Tak, jak najbardziej. To jeszcze jak, aże. Czy ksiądz powiada? Tak, nawet dzisiaj to robiłem. No, to przeczytam, mimo że to nie pytanie. Biedni jesteście kapłani, szczególnie młodzi i ładni. Pokusa. C'est la vie. Jaką muzykę ksiądz słucha? Typu indie, taki rock, trochę lekki, zespoły typu Imagine Dragons, Avicii, Wallows, muzyka uwielbienia, które ci w tle, takie rzeczy. Potwierdzam. Czy ogląda ksiądz ekipę? Czy oglądam ekipę? Ja? Nie. Ale znam... Jeden mój znajomy jest w ekipie tam. Czy dusze zmarłych istnieją? Tak. I to jeszcze jak? Czy zdarza się, księdzu, nie dać rozgrzeszenia? Zdarza się. Czy wierzysz w duchy? W duchy?
istoty duchowe? Tak, jak najbardziej. Czy ksiądz pije alkohol? I to jeszcze jak! Uhu! Siedzicie na piwie. Nie, w sensie nie. Dobra. Bardzo mało. Ja też. Czy lubisz książki? Lubię, czytam, piszę. Załadni nawet, okej, miło. Ksiądz tam ma herbatkę, czy coś z prądem? Nie, woda. Tylko woda z filtra, bo mi się butelka skończyła. I ostatnie pytanie, które jest, myślę, pytaniem subiektywnie zadanym. Czemu jest tylu księży pedofili? Wydaje mi się, że nie jest ich tylu, ile się wydaje w mainstreamie, to po pierwsze. A po drugie, ci, którzy są, no pewnie powody są różne. Nie jestem specjalistą tego tematu, więc nie wiem, jakie są genezy tego problemu u nich. Natomiast no, wydaje mi się, że problem jest złożony. Dobrze, i teraz bijemy brawa dla księdza Sebastiana. Wszyscy. Okej, pięknie, bo wygrał. I teraz ksiądz Sebastian ma zadanie ode mnie. Ja tak. Zagram kawałek, chociaż kurczę, ty to możesz znać. Czego możesz nie znać? O, no wiem, czego nie będziesz znał. Możesz nie znać, chociaż możesz znać. I masz tutaj opcję 10 sekund, żeby odpowiedzieć. I za chwilę powtórzymy, dobra? Okej, Google. Pause. Dobra, teraz. Poczekaj, sam muszę sobie to przypomnieć. Dobra, nieważne. Ten kawałek odpada. Dobra, będzie ten, który był na TikToku. Może nie oglądasz moich TikToków, mam nadzieję, że nie. To było? Bella Ciao z serialu Dom z Papieru. Który obejrzałeś cały? O, oczywiście. I nawet zacząłem oglądać koreańską wersję, bo myślałem, że to jest coś nowego. To jest to samo, tylko że z innymi bohaterami. Z koreańskimi bohaterami, więc no, więc bardzo lubię ten serial. Ja nawet no dzisiaj byliśmy na obiedzie u jednej rodziny i też właśnie pojawił się temat, w ogóle tak nie powiem, no skąd tam, pojawił się temat. Pojawił się temat z próżni. Próżni, pojawił się temat właśnie Domu z Papieru. Jak się nazywała ta główna Lizbona. No ja pamiętam, że miała inspektor Murillo. I did remember about her name. Okej. Okay. I co powtarzamy? Bo dlatego. Ja to umiem argumentować. Powtórzymy, dlatego że ja chcę, teraz ja muszę wygrać, żeby usłyszeć i zgadnąć utwór twój. Nie wiem, czy masz czas i chęć, ale możemy powtórzyć. Mam coś, jak grać teraz? Na gitarze? Tak. Po bitwie. Ale po bitwie. A teraz twoje pytanie do ciebie, tak? Jak będą, może nie ma. Dobra, to moi drodzy widzowie, którzy tutaj jesteście, jeśli macie jakieś pytanie do księdza Karola, to można. Czekajcie, ja zobaczę, przejdę tutaj do góry, bo ty nie czytałem teraz komentarzy troszkę u mnie. Super serial. Aż picie wylałem, jak zobaczyłem ten kapelusz. Czy naprawdę jest księdzem? Aha, bo tym o Bella Ciao, ludzie się tak powiem Bella Ciao. A pytanie też tutaj, to jest twój brat? A jak? I to jeszcze jak? O! Nie chciałby ksiądz założyć kiedyś rodziny? Kiedyś? Tak. No to ciągle myśli o tym były, to jest normalne tutaj. Jeżeli się nie byłoby dobrym ojcem, to nie będzie się dobrym księdzem. No ale już teraz wybrałem, więc nie. Ile ksiądz Karol ma lat? 27. 27 masz lat? No takie, no jeszcze nie skończyłem tych 27, nie? A nigdy nie mówiłeś, a teraz tak mówisz otwarcie. No, to jest bitwa. No, nie mogę tutaj powiedzieć before 30. Wow. Ty nie wiedziałeś? No nie wiedziałem, bo zawsze to tak wywijałeś. Wywijałeś. Dobra, dalej. Czy zna ksiądz wspólnotę Drabina Jakubowa? Tak. Jakie jest podejście księdza do niewolnictwa w Biblii? Podejście jest takie, że trudno jest oceniać z punktu dzisiejszych czasów. W tamtych uwarunkowaniach zupełnie inaczej człowiek by do tego podszedł, więc nie oceniam, dlatego że to były inne czasy, inna kultura. Czy ksiądz jest gamerem? To jest za dużo powiedziane, ale są mi znane pewne tak.
Co proboszcz sądzi o waszym księdza działaniu na TikToku? Ja podlegam proboszczowi, co prawda. Proboszcz zawsze stawia takie zielone światło, natomiast wszystkie takie akcje, inicjatywy szersze omawiam z biskupem. Ksiądz lubi ostrą jazdę? Co to znaczy? To mi się źle kojarzy. Co ksiądz myśli o genach lesbijkach? Chyba chodzi o geny. Myślę, że to jest takie pytanie bardzo dziwnie skonstruowane. No, co to znaczy, co ja myślę o gejach i lesbijkach? No, są tacy sami ludzie jak my. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to ma jakieś nacjonalistyczne pobudki albo ksenofobiczne. Już nawet nie mówię o homofobii, ale ogólnie my często gdzieś kategoryzujemy ludźmi ze względu na. No, ale to jest złe, więc no, katolik nie powinien tak czynić. Dlaczego ksiądz chodzi w czarnej sutannie? Bo biała już jest zajęta. Adam pyta, czy ksiądz Karol ma jakieś punkty karne? Nie odpowiem na to pytanie. Widziałem. O, dobra, to potem. Dlaczego ksiądz został księdzem? Pan został księdzem. Liczę na to, że Pan Bóg mnie powołał, utwierdza mnie w tym bardzo często. I gdyby nie to, to bym nie został księdzem, bo przyjechałem w ostatnim dniu z możliwości zgłoszenia. Tak? Wow. I nie powiem, jak byłem ubrany, bo już sam ubiór zdziwił kleryków, jak przyszedłem. O kurde. W takiej hawajskiej koszuli byłem. Ojej. Ile języków ksiądz zna? Trudno się oceniać. Ja nie jestem dobry w językach ogólnie. Natomiast gdzieś w takim komunikatywnym dogadaniu się z błędami to English, Deutsch und Polish. Chociaż polski najgorzej chyba. Co ksiądz uważa o Witku Wilku? Nie wiem, czy znasz. Nie wiem, kto to jest. Gracie w CS-a? No to dawne czasy nasze, to jasne, że graliśmy. Ale nie CSGO, tylko CS1.6. No właśnie, dokładnie. Jakiemu zespołowi ksiądz kibicuje? Jakiemu kibicowi piłkarskiemu? Zespołowi piłkarskiemu, no. Real. Wyjdź. Nie, no to my długo rozmawiamy. Ja nie mogę. Czy na kolędzie wpada czysty hajs? Co jeszcze raz? Czy na kolędzie wpada czysty hajs? Czysty hajs? Ogólnie hajs spada, tylko nie do mojej kieszeni. Ale wpada. I to świadczy o tym, że ludzie rozumieją, co to znaczy wspólnotowość. Co sądzi o księżach, którzy schodzą z kapłaństwa? Nic nie sądzę, dlatego że każdy przypadek jest inny i trzeba to rozważać indywidualnie. Co myśli ksiądz o szybie czystej? Sądzę, że to jest temat na dłuższą rozmowę, bo każda msza jest sprawowana zawsze w intencji całego kościoła. Jakie ksiądz ma klawisze? Białe. I czarnych kilka. Ile ksiądz już służy? No, teraz drugi rok, tak. Drugi rok kapłaństwa? Mhm. Czy szykować poczęstunek na kolędę? Chleba czarnego nie jem, więc biały. Deska mięsa, proszę. Nie szykować. Nie jem u nikogo. Nie jem u nikogo, bo nie jem, bo mam takie swoje zasady. Jem tylko u tych, którzy mnie naprawdę wcześniej zaproszą, a tak na bieżąco to nie, dlatego że ja nie przychodzę, żeby objadać wdowy. I tyle. I tyle. I słuchajcie, wygrał ksiądz Sebastian, więc kolejne oklaski dla niego. Dobra, poszły oklaski. To nie ksiądz Karol. Hmm? Nie ksiądz Karol teraz zgadnie. No, zgadnę. Ale czemu tam poszedłeś gdzieś indziej? Tu mam pianino. Ale to pianino twoje jest duże czy małe? Co to za pianino jest? Yamaha PSR E363. O, to nie jest takie... No właśnie, słyszałem już wcześniej. To brzmienia są takie bardzo ładne. Dobra, lecisz. Tylko muszę być... Co? No to niech będzie... Coś, czego ja nie grałem. O, może. Jesteście gotowi?
Are you ready? Yes! Ej, muszę prosić matko, co by tu zagrać? O może... Tylko troszkę innej wersji. Znaczy taki... I raczej staraj mów. Tak szybko. No graj, graj, albo pograj ładnie, bo to bardzo ładnie pewnie umiesz. No ładnie. No to zagraj, no co ty? Graj! A nie, dalej nie umiem. No jak nie umiesz? To tylko kawałek, bo ja to z głowy gram. Przestary są właśnie, słyszę, że są przestary i ogólnie wy tego nie widzicie, ale tutaj leży taki, dostałem, no tak mi polecono, taki jest nowy mikser, którego nie ogarniam i mam za mocny kompresor teraz tak włączony i ogólnie na odsłuchu słyszę nas zupełnie inaczej i pewnie na żywo jest zupełnie inaczej, nie wiem czy jest za głośno, czy jest za cicho, muszę to ogarnąć jeszcze. Ja się nie znam, dla mnie jest okej, okay. Ja tak jak ten Sebastian pisał to wczoraj, powiedział, ja jestem prosty chłopak. W takich rzeczach to. Prawda. Dobrze. Ksiądz Karol ma taką essę, że się wczuł. No, ja zawsze miałem taką. Tak, jak się wczuję, to jest masakra ze mną. To czasami się nie kontroluję i zapominam, że czasami w sutannie jestem. Tak, to jest ksiądz Karol Gawryś. Tak, a to ksiądz Sebastian. Nie Picur, Kosecki. Chociaż też go lubimy i też go pozdrawiamy serdecznie. Zawiercia, słuchajcie, zawiercia. On ponoć kupuje wszystkim, całej młodzieży, która przychodzi do kościoła na mszę w niedzielę, kepsy stawia, więc zapraszam tam na zawiercia. Dlatego się wybiłem na TikToku, tylko dlatego. Dlatego się wybiłem. Zaraz tu moi tutaj ludzie zawiercia się będą odezwą. Teraz zdradzę ci, że jak wczoraj mieliśmy okazję, bo tak zdradzimy, że ogólnie czasami sobie rozmawiamy z księdzem Sebastianem, i tak jak mieliśmy sobie okazję pogadać i to się przedłużyło, ja miałem nadzieję, taką wielką nadzieję, dlatego nie dzwoniłem wcześniej, że skończymy w pół godzinki, a się trochę przeciągnęła nasza rozmowa i mięsa już nie było w kebabie, bo miałem właśnie wczoraj sobie ochotę zjeść. No i najgorzej. Najgorzej. To jest poświęcenie prawdziwe, naprawdę. Tak. I tak znamy księdza Piotra Jarosiewicza, nawet wczoraj mieliśmy taką wideokonferencję właśnie. Ksiądz Piotr również też... Pozdrawiamy. Ksiądz Piotr działa od 22.30 zazwyczaj na TikToku i odpowiada na wasze trudne pytania. Ja ogólnie też działam nocą, ale dzisiaj postanowiłem sobie, że wieczór będzie mój. O, czyli spanko. Nie, a co ty? Co ty? Ja dzisiaj jest szansa, że pójdę spać. Pytaliście, czy jestem gamerem, to nie jestem, ale jak jest możliwość, kiedy przychodzą do mnie, odwiedzają mnie, to bardzo lubię takie gry w kilka osób. To może dziwnie brzmi, ale no takie gry... Słucham? Multiplayer. O, multiplayer, to już lepiej brzmi, tak. Yeah, sounds pretty nice. Ksiądz Piotr uczył mnie jakiś od mały. A, ksiądz Piotr Jarosiewicz, tak? I guess. She didn't mention the last name, but I guess it's about him. Może ciekawy ten akcent. I'm so sorry. Mam, ludzie mi mówią, jak chcę pokolenie, że czy ja z Podlasia podchodzę, że ja mam wschodnia. Z Podlasia. Znaczy, ludzie mówią, że mam ten akcent, że ja mówię po angielsku, to że bardziej, że nie brytyjski, amerykański, a teraz słyszałem, że mam akcent z Podlasia. A mnie coś doszły słuchy, że ty nigdy nie byłeś na Mazurach. I have never been there. Mater Dei, no ja byłem już tam w waszych stronach, to jest normalne, że się Polskę zwiedza. Ale w takim razie należysz do czołowych topowiczów
powiedzenia: cudze chwalić, a swego nie znać. Tak. Chociaż tak, uświadomiłem to sobie i postanowiłem, że będę poznał Polskę, bo poznałem Europę i Amerykę, a Polski się mało poznałem. Dlatego postanowiłem, że będę poznał Polskę i jak miałem dzień wolny we wrześniu, to jeździłem w dniu wolnym właśnie, byłem na Śląsku, jeździłem sobie takie sam sobie, wsiadłem do domu, sobie jeździłem, muzykę zapuszczałem i oglądałem sobie jakieś stare zamki, takie rzeczy, pałacyki. I to było super, tylko że potem skręciłem nogę. Zerwałem wiązadło. Naderwałem wiązadło i się A, to skończyło. widziałem właśnie, chyba był taki kat, taki z 2022, chyba takie skrótki, takie shorty. I Tak. tam była jak czyjaś noga i tak podejrzewałem, że to twoja chyba. Tak, bo moja noga, mam jeszcze zdjęcia, jak wyglądała to wiązadło, w sensie ta noga tutaj, ale tego już nie wrzucałem, bo to dla niektórych mógł być wrażliwy obrazek, bo ona tak mocno spuchnięta. Po prostu No. To będzie taki się... A widziałeś... To tego wam też nie mogę pokazać, bo to są takie. A widziałeś to zdjęcie, co wysłałem, jak po kolędzie mnie przywitali, jak mi pokazali co na polowanie? No, to też takie. Mnie osobiście to zdjęcie. Zrobiłem to zdjęcie, ale mnie osobiście ten widok trochę tak. No. To creepy jest taki. folklor. No tak. Niektórzy lubią. No ja tak nie mam. Nie widzę zdobyczy tak na co dzień takich. No. Ale co się Andre, dzieje? Andre, pozdrawiam, pozdrawiam. Dawaj do Łódzkiego. No może. Ja mam pytanie do księdza Sebastiana, bo ty taki pan zapytał, co my sądzimy o tym, mianowicie, że ksiądz Jan Kaczkowski powiedział, iż ksiądz nie powinien przedstawiać się jako ksiądz. Co wy na to? Nie wiem, jaki jest kontekst tych słów księdza Jana Kaczkowskiego. Otóż to. Więc też ciężko mi się opowiadać. Natomiast ksiądz Jan, bardzo go szanuję za to, co zrobił i zrobił dobrą robotę. On miał też taki, wydaje mi się, że część rzeczy, które mówi, to właśnie było po to, żeby wyjść z jakichś konwenansów, żeby przełamać konwenansy, by się bardziej otworzyć też na dobro, na to przesłanie, które miał. Tak mi się wydaje. Powie ksiądz jeszcze, księże Sebastianie, do kiedy ksiądz będzie miał te lampki, które wiszą na tych zdjęciach? No jak to kiedy? Do 2 lutego się trzyma podobno u nas. A to do drugiego będą kolędy ciągle? No pewnie tak, w sensie liturgicznym no nie do końca, ale podobno jest to dozwolone. Pan Jezus będzie uzdrawiał jako 30-paroletni, a wy będziecie śpiewać Jezus ma, Jezus malusieńki, leży wśród stajenki. I tak dalej? No, znaczy nie wiem, to pan Jurek gra, to ja się tam nie wtrącam. O, pan Jurek. A co pan... Aha. Pan Juro. To jest nasz... To jest nasz pan organista. On dłużej tutaj gra niż się żyje. Prawda? No, tak. Z prawie 30 lat gra. Mam wszystkie jego książki. Księdza Sebastiana Koseckiego. No i szacun. Ja właśnie nie mam. Ja właśnie nie mam, ale sobie kupię. Kupię. Kupię, żeby dać, bo nie przeczytam, bo nie mam czasu. Aha. Ale to nie jest prawda. Ja wszystkie przeczytałem kilka razy. Właśnie w ogóle taka seria będzie niebawem. Mnie zainspirował właśnie ksiądz Piotr. Takich książek, które są warte uwagi. Ja będę, też polecam, żeby ksiądz Sebastian Kosecki wyjął ze swojej półeczki takie skarby, które można było polecić, bo naprawdę są takie skarby. Na przykład zaczniemy od Tomasa Kempis i jego wypowiedzi bardzo różnych. My to w seminarium zawsze na początku obiadu czy tam kolację czytaliśmy. I co? No i zawsze było tak, że o modlitwa mi ojciec pobłogosławił sobie, że no to właśnie żebyśmy przygotowali. Tomasza Kempis, on się w imieniu Chrystusa i cytat. I zawsze był jeden kielich za to odpowiedzialny i zawsze była taka jedna myśl na kolację. Ale cytat, cytat i koniec. Tak, i koniec. A to i dobrze. Jedzenie. Tak jedząc mielonego, to tak trudno się skupić. No, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. A, Pawlukiewicza macie. No to dobrze. Tak, pozdrawiam Franka, Daniela. No to świetnie. To ksiądz Sebastian niech tam ewangelizuje dalej. I will, for sure. Thank you so much. Appreciate it. Thank you so much. Same to you. For this connection. Yeah. Yeah, so for the last word, I really hope that this day that lasts all the time still will be beautiful, not only for you, but